Rozpoczynamy od doniesień z Bliskiego Wschodu. Izrael przeprowadził atak na cele w Syrii, co doprowadziło do licznych ofiar śmiertelnych. Według syryjskiego obserwatorium praw człowieka w ataku zginęło co najmniej 12 bojowników wspierających reżim Baszara al-Assada. Izraelskie ataki nasiliły się od wybuchu konfliktu między Izraelem a Hamasem w Strefie Gazy. W sprawie w 16 Zachód nie mówi jednym głosem. Instytut badań nad wojną to skomplikuje plany Ukrainy. Przechodzimy do spraw dostarczenia myśliwców F-16 dla Ukrainy. Euforia z jaką spotkały się obietnicy dostarczenia tych maszyn powoli zanika. Zachodni sojusznicy nie mogą dojść do porozumienia w jakim zakresie Ukraina może się bronić przed agresją ze strony Rosji. W zeszłym tygodniu swoje stanowisko w tej sprawie złagodził zarówno kanclerz Niemiec, jak i prezydent Stanów Zjednoczonych. Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, nie stawił się na przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze. Chodzi o śledztwo, które ma wyjaśnić, czy złożył przed sądem fałszywe zeznania. Zamiast tego wydał oświadczenie w mediach społecznościowych. Prokuratura dała byłemu prezesowi Orlenu czas do godziny 15, aby wskazał adresy, pod którymi można się z nim skontaktować. Korea Północna wycofuje się z nietypowego pomysłu. Korea Północna wstrzymuje wysyłkę balonów do Korei Południowej. W ubiegłym tygodniu wysłano ich pół tysiąca i zawierały 15 ton śmieci. Jednak wiceminister obrony Kim Kang-il zagroził, że jeśli Seul znowi rzut ulotek propagandowych, Pjongjang odpowie skutecznie. Na lotnisku Chopena funkcjonariusze Straży Granicznej trzykrotnie interweniowali wobec pasażerów, którzy twierdzili, że mają bomby. Wszyscy zostali wycofani z rejsów i ukarani mandatami. Jeden z nich został ukarany mandatem karnym. Pozostali otrzymali wezwania do stanowienictwa w.